To chyba zaczniemy. Chciałbym dzisiaj wam powiedzieć kilka słów o moich doświadczeniach z pracą w fajnym gównianym kodzie, tak zwanym legacy kodzie, i przedstawić kilka technik, jak możemy z czymś takim pracować. To może kilka słów o mnie. Nazywam się Leszek Prabucki, przyjechałem do was z Gdańska, prowadzę własną firmę i programuję od kilku już ładnych paru lat i zajmujemy się różnymi systemami. Zazwyczaj przychodzą do nas klienci i mają sobie system, on działa, tylko jest słabo napisany i ciężko go utrzymać. I takie systemy są bardzo fajne, bo one już są gdzieś wdrożone, robią pieniądze i nagle trzeba się postarać, żeby mogły dalej robić te pieniądze. Czym jest w ogóle tytułowy efekt motyla? To jest teoria wymyślona przez takiego pana Edwarda Lorenza. To był matematyk i meteorolog. I on badając pogodę stwierdził, że przy małym zmianie początkowych parametrów nagle coś się może zmienić zupełnie w innym miejscu w pogodzie i nie można tego tak do końca przewidzieć. On dał podwaliny pod teorię chaosu deterministycznego, czyli efekt motyla według tego pana to jest to, że wiecie, motyl zatrzepie w jednym miejscu i w drugim miejscu wybuchnie wulkan. I to są niby niezwiązane ze sobą fakty, ale on udowodnił, że bardzo mała zmiana, zmiana takie jak trzepnięcie, motyl jak trzepnie skrzydłem, może spowodować wybuch wulkanu. Super. W kodzie widzimy co cały czas, co powoduje efekt motyla w kodzie. Zmieniamy tutaj, tam się wypierdala na produkcji, nie? Standard. Czym to jest spowodowane? Ciągle wprowadzamy duży chaos, dużą entropię w naszych rozwiązaniach. I nie panujemy nad tym. Mamy dużą ilość kodu, mamy logikę biznesową rozmytą od frontendu po backend we wszystkich warstwach, we wszystkich miejscach. Zmienimy coś w jednym miejscu, nagle coś innego się psuje w innym miejscu, niby niezwiązane, ale jakoś to się dzieje, mamy błąd. Próbujemy na siłę czasami uwspólniać rzeczy, tam, gdzie nie powinniśmy uwspólniać rzeczy. Don't repeat yourself, tak? Mamy wszystko uwspólnione na przykład w jednej funkcji, w jednej klasie i potem robimy ifki, bo chcemy jednak, żeby to działało inaczej, tak? Super. Może to znaczy, że trochę mamy upośledzoną abstrakcję wtedy. Może nie powinniśmy tych rzeczy uwspólniać? Po co mamy coś uwspólniać, żeby potem robić ify i to zmieniać? No i oczywiście brak testów, w szczególności też testów integracyjnych, testów funkcjonalnych, smoke testów. No, możemy sobie zrobić zmianę i nawet nie wiemy, że coś popsuliśmy. I nasza pewność siebie w czasie zmiany i edycji kodu wtedy nie jest taka duża, bo trochę się boimy tej zmiany, tak? Boimy się zmian, bo jak nie mamy testów. Ten kodzik po lewej, go nie widać, ale to jest autentyczny kodzik z jakiegoś naszego projektu, który przyjęliśmy i to jest bodajże jedna metoda, a tam tych metod było trochę jeszcze więcej. Nie chciało mi się, całej tej klasy nie chciało mi się na tym slajdzie zmieścić. Tam bodajże było chyba 5000 linii czy 6. I wszystko było fajnie, tak?
mamy jedną klasę i powinniśmy coś tam dodać i rodzi się problem, co to spowoduje w całym systemie. No jak żyć z takim kodem? No czasami trzeba, tak? Tak jak mówię, najlepiej to wszystko wywalić w diabły i przepisać od nowa, nie? Gorzej jak to właśnie jest działający projekt i faktycznie przynosi pieniądze, trochę to może być trudne w takim wypadku, więc jakoś żyć z tym kodem trzeba. Więc trzeba w jakiś sposób migrować ten kod, w jakiś go sposób ulepszać. I są takie właśnie dwa sposoby migracji. Możemy, tak jak mówiłem, wywalamy wszystko, przepisujemy, tak? Bardzo racjonalne podejście. Projekt powstawał 5 lat, a my zakładamy, że w rok przepisujemy cały, jeszcze będzie 100 razy lepszy. Na pewno nam się to uda. Ogólnie znam przypadki, gdzie to zadziałało, ale znam 99% wypadków, gdzie to nie zadziałało, więc możemy się oszukiwać, że będziemy w tym 1%. Można też w jakiś sposób próbować przepisywać bardziej iteracyjnie, mniejszymi krokami. I to jest właśnie ten chicken little, małymi krokami przepisujemy. A to jest jeszcze odnośnie tego kulturki, tak? Oczywiście zawsze tak jest. Mamy wolną rękę i zawsze zrobimy coś takiego jak po prawej. Wyjdzie jeszcze gorzej zazwyczaj, więc może to nie jest zbyt racjonalne podejście. Jak te nasze systemy wyglądają? To mniej więcej tak. Zauważcie, że znajdujemy się w takim środowisku, wchodzimy w taki system i dokładnie nie wiemy, jak się za to zabrać, chociaż to jest bardzo dobrze zaprojektowany system, jest normalizacja, wiemy, mamy tutaj ładny interfejs, ładne śrubki, wiemy, jak to mniej więcej spasować, możemy coś tu jeszcze dorobić i włożyć i jakoś się pod to podpiąć. Tak naprawdę takie systemy legacy, z którymi my pracujemy, wyglądają raczej tak. To jest abstrakcja. Nie wiadomo, gdzie włożyć palce, żeby w ogóle zacząć z tym pracować. Nie ma żadnych interfejsów. Nie ma jakby jasnych powiązań. Nie wiemy nic. Naprawdę to wygląda w ten sposób. Mamy takie miejsca, że nawet boimy się tego dotknąć, bo śmierdzi po prostu. Tak, to jest idealne przedstawienie legacy code. I jak z tym pracować, jak z tym żyć? Więc możemy to robić na kilka sposobów. Możemy sobie spróbować opakować jakiś ten kod, czyli izolujemy się od tej kupy, zamykamy go w pudełku, definiujemy sobie jasny interfejs i rozmawiamy z tym interfejsem, a reszta jest od nas daleko, żeby nie śmierdziało za dużo. Możemy izolować to na poziomie na przykład konfiguracji serwera HTTP, czyli wszystkie requesty prowadzą na przykład do starej aplikacji, a nowe rzeczy, które wdrażamy, prowadzą już do, nie wiem, jakiejś nowej aplikacji i mamy to rozdzielone na poziomie proxy, na przykład w Nginxie. Możemy próbować się babrać w tej kupie, ale to wymaga napisania bardzo dużej ilości testów. I to jest chyba najgorsze wyjście, bo jednak cały czas ten efekt motyla gdzieś tam jest i jeśli nie mamy pewności, to możemy coś bardzo, bardzo popsuć. Można też w jakiś sposób integrować nowy kod i stary, ale postarać się robić to w taki sposób, żeby jak najmniej edytować stary kod. Można to robić na przykład przez eventy albo komendy.
Opakowanie kodu może to właśnie wyglądać w ten sposób. To jest akurat akcja w Symfony, ale można to zrobić w każdym innym frameworku. Ogólnie chodzi o to, że wykonujemy ten stary kod na każdą akcję, a jeśli dokładamy coś swojego, nowego, dopisujemy tu akcję, zmieniamy routing i w jaki sposób możemy rozwijać nowe rzeczy. Oczywiście to zakłada, że dodajemy rzeczy, a nie edytujemy istniejące, co nie zawsze jest prawdą, więc no, trzeba sobie rozważyć, kiedy możemy tego użyć. No, możemy robić to na poziomie serwera HTTP, na podobnej zasadzie. Chcecie sobie więcej takich rzeczy zobaczyć, tam są konfiguracje, polecam prezentację Kuby Zalasa, Jakuba. Możemy spróbować modyfikować kod. O, mamy kawałek kodu, jest bardzo świetny. Oczywiście, kto by się przejmował, co jest w postach, przecież użytkownik nie wpisze nic złego. To jest autentyczny kod, z którym pracowaliśmy. Można próbować to edytować, ale żeby to spróbować edytować, najpierw trzeba by napisać jakiś test. To jest test, smoke test, test funkcjonalny, który używa Minka. Więc musimy sobie postawić bazę, musimy wyczyścić wszystkie dane, musimy wejść na stronę, musimy poklikać na formularze i sprawdzić, czy oczekiwany rezultat w bazie jest taki, jak się spodziewamy. I musimy to zrobić na dużej ilości akcji i to jest wolne. Ale inaczej nie jesteśmy pewni, że czegoś nie popsujemy. Więc można zacząć modyfikować ten kod, na przykład poprzez wprowadzenie jakichś komponentów, w tym wypadku Symfony, i próbować to ogarnąć, ale to powoduje efekt motyla, czyli przyjdzie taka pani i nas zje. Takie modyfikacje nigdy nie dają nam pewności, że robimy coś tak, jak powinno być i nigdy nam nie dają pewności, że w innym miejscu ten kawałek kodu czegoś nie spowoduje, czegoś się po prostu nie spodziewamy, więc trzeba na to uważać i tak jak mówię, raczej bym to robił w ostateczności. To jak żyć z takim kodem, co robić? No proste, nie zmieniać tego starego kodu. Można to uzyskać też poprzez wyrzucenie na przykład eventów albo używanie command handlera i odpalenie jakiś comment, czyli w starym miejscu co tylko robimy, wyrzucamy jakiś event z jakąś informacją, a to jest przechwytywane przez już nowy kod, który coś z tym robi. To nawet może być event, który zostanie wrzucony na kolejkę i możemy to robić asynchronicznie. W takim wypadku, no raczej ciężko jest nam coś popsuć, to jest tylko dodanie kodu, a nie usuwamy nic i łatwiej nad tym zapanować. Można na przykład to zrobić w taki sposób. Co trzeba było zrobić w tym kodzie, żeby to zadziałało? Trzeba było zrobić, podpiąć command busa i wtedy możemy na przykład naparzać te komendy przez command busa i one coś nam robią. I nie musimy się za dużo martwić, że coś popsujemy. To akurat było w tym wypadku zrobione przez Shared Kernel Symfony. Czyli stara i nowa aplikacja współdzieliły kernel, kontener i wszystkie rzeczy, więc w starej aplikacji też miałem na przykład dostęp do event dispatchera czy do command handlera, tak? I to jest nowy kod,
który obsługuje rzeczy. Nowy ten handler, który zapisuje jakieś informacje do bazy. On jest otestowany już jednostkowo, jest otestowany integracyjnie. Jest po prostu, może być użyty w każdej innej aplikacji, niekoniecznie w Legacy Code, więc po czasie, jeśli stwierdzimy, że chcemy się pozbyć tamtego starego kodu, po prostu zaczynamy używać tego w kontrolerze, na przykład Symfony, czy w innym frameworku. Tak, to ma taki problem, to podejście, że te dane nam się powtarzają. Możemy mieć te dane w jednej bazie i w drugiej, możemy to robić asynchronicznie, możemy to mieć w iluś tam miejscach, tylko że to jest nawet pozytyw, bo jeśli mamy system legacy, to baza zazwyczaj też jest spierdolona. Więc możemy sobie tą bazę zaprojektować tak, jak chcemy, tak? Nie musimy się przejmować z tym starym projektem. Więc to może być plus i może być minus, bo musimy jakoś te dane jednak synchronizować między sobą. I właśnie jak to się robi? Jest taka technika zwana anti-corruption layer, która mówi, że można to tak jakby overwrapować za interfejsem i tą synchronizację robić w pewnych miejscach do tego wydzielonych, ale tak, żeby aplikacja do końca nie wiedziała, gdzie to jest, za jakimś interfejsem. Można do tego użyć repozytory patterna, czyli mamy sobie takie repozytorium. To jest interfejs, ona definiuje dwie metody. Metodę na znalezienie danych i metodę na dodanie danych. Mamy implementację, to jest implementacja use case'a i tutaj widzimy w konstruktorze mamy przekazane to repozytorium, więc możemy polegać na tym kontrakcie, tak? Mamy te dwie metody do znalezienia i do dodania, ale do końca nie wiemy, jak to się zapisze i gdzie to się zapisze. Nie obchodzi nas to z tego poziomu, więc możemy to sobie zapisać w doktrynie. W ten sposób możemy też sobie zrobić drugą implementację, która dekoruje, jest dekoratorem i tutaj wciskamy tą całą kupę potrzebną do synchronizacji danych z legacy systemem, jeśli tego potrzebujemy. Więc mamy to tylko w tym miejscu styka nam się nowy i stary system, reszta systemu nie jest o tym świadoma w ogóle i jeśli zajdzie taka potrzeba, jeśli przypiszemy na tyle dużo rzeczy, możemy potem usunąć tą implementację i wszystko będzie działać już na nowej implementacji. I to jest mega istotne. Nie unikniemy tego, że musimy się w pewien sposób komunikować ze starym systemem, ale róbmy to, nie róbmy tego, nie rozmazujmy tej kupy na cały system, tylko róbmy to w jednym miejscu, w łazience tam, gdzie powinno się to robić. I synchronizujmy te dane i bądźmy pragmatyczni, tak? Nie po prostu, no, czemu mamy sobie utrudniać tą pracę po tym, z tym nowym kodem? To podsumowując, możemy pracować z kodem z legacy kodem na kilka sposobów. Musimy sobie wybrać, co nam odpowiada. To zazwyczaj zależy od projektu. Z mojego doświadczenia przepisywanie wszystkiego od nowa w 99% nie działa.
ale może nasz projekt jest w 1%? Może. Bądźmy pragmatyczni, nie rozsmarowujmy smrodów na cały projekt. Róbmy to w kontrolowanych warunkach, w kontrolowanych przez nas miejscach. Nie bójmy się redundancji danych, bo tak jak mówię, zazwyczaj baza danych też jest do kitu, jeśli pracujemy z legacy. Jak nie jest, to jest trochę podejrzane, bo skoro ktoś dobrze zaprojektował bazę, to dlaczego źle zaprojektował kod? Może to się zdarzyć, ale raczej zdarza się to rzadko, że baza jest dobrze zaprojektowana też. I starajmy się dużo testować tego legacy kod. Testy funkcjonalne i integracyjne są wtedy raczej wymagane. Nie liczyłbym, że dojdziemy do momentu, gdzie będziemy legacy kod testować jednostkowo. Raczej to się nie zdarza. I nie bójmy się też wtedy pisać właśnie większej ilości tych testów funkcjonalnych, chociaż to będzie wolniejsze, bo to nam jednak daje większą pewność siebie, jeśli działamy z takim kodem. Dobra. Coś jeszcze? Nie. Dzięki. Macie jakieś pytania? Trochę szybko. Szybko mi poszło, ale chcę się już napić. Cześć, ja mam pytanie, no bo ten twój kod tutaj, no to był taki ładny we frameworku i w ogóle, jak ugryźć projekt, który jest napisany, no w PHP i tyle. No musisz wprowadzić wtedy pewne, na przykład komponenty, tak? Jeśli chcesz, masz legacy code, on jest w czystym PHP, to wypadałoby chociaż tam wprowadzić prawdopodobnie jakiś dependency injection, prawdopodobnie jakiś event dispatcher, żeby właśnie móc te eventy sobie wyrzucać i jakoś na nie reagować. Więc po prostu użyj jakiegoś gotowego komponentu i możesz to nawet zrobić za swoim interfejsem, tak? Nie musisz się konkretnie na przykład przywiązywać do Symfony czy do Zenda, po prostu masz interfejs, który robi dispatch i wywala ten event, a to w środku używa sobie na przykład event dispatchera Symfony. Więc w taki sposób bym jakoś do tego podszedł. Nie słychać. Działa? Działa. Okej. Mam pytanie odnośnie robienia tej swojej drugiej struktury bazy danych. Powiedziałeś o redundancji danych. Czy to znaczy, że jak przychodzi request, to tak naprawdę obsługujesz go podwójnie, to znaczy raz przez ten legacy code, a drugi raz w swojej metodzie, tak, którą napisałeś? To, tak, to zależy. Pytanie było takie, czy w jednym requestie na przykład robiłem dwa inserty, tak? Czy dwa update'y, czy... Tak, może tak to być zrobione, ale może by, na przykład ten event może być wywalony na kolejkę i potem obsługiwany przez jakiegoś workera, który to zrobi już poza requestem. A to zależy, czy potrzebujemy tego i jakie są tam czasy odpowiedzi i tak dalej, nie? Ale najprostsza opcja tak zakłada, że może to być na przykład periodyczny request. No i zależy po prostu, jakie to jest ciężkie, czy trzeba to wyrzucać gdzieś na kolejkę, czy nie. To pytanie, czy masz jakieś rozwiązanie przy pracy z takim legacy code'em i przy pracy przede wszystkim z bazą legacy i przy redundancji danych na to, żeby ogarnąć jakoś transakcyjność operując na dwóch źródłach danych naraz?
kiedy na przykład zapisałeś dane do starej bazy, a przy zapisie do nowej wywali ci błąd, albo odwrotnie, żeby zrollbackować wszystko, zwłaszcza jak puścisz sobie event na kolejkę i obsłużysz to poza requestem. No czy można to robić, jeśli to jest jedna baza, tak? Można to zrobić w transakcji i sobie jakoś tam zagwarantować spójność tych danych, ale zazwyczaj raczej bym się tego wystrzegał i mamy po prostu ewentualne konsystencje, więc może się zdarzyć, że one w pewnym momencie będą niespójne. I zazwyczaj tak to rozwiązuję. Raczej nie martwię się o spójność w takim wypadku, tak? Tak jak ten słynny przykład z bankiem, tak? Jak robimy przelew, też masz ewentualne konsystencji. Te pieniądze raz ci schodzą z konta i przychodzą komuś na konto po jakimś czasie i dokładnie nie wiesz, gdzie one są czy ktoś cię nie okradł, na przykład, ale no, można zagwarantować mechanizmy spójności, tylko wtedy musisz o tym jakby myśleć i musisz gdzieś tą transakcję wcześniej otworzyć w starym kodzie i prawdopodobnie zamknąć też, więc to już jakby wymusza od ciebie, wymusza, że musisz bardziej ten kod edytować i tam mogą być, może coś pójść nie tak też, nie? Ale zazwyczaj, znaczy w tych systemach, które pracowałem, nie przejmowałem się tym zbytnio, po prostu. Jeszcze jakieś pytania? Już mogę pić? To dzięki.